Emilia Stencel, mam 39 lat, oddałam życie Jezusowi w 2004 roku. Zawsze jakoś w swoim życiu czułam się pogubiona. Pragnęłam być szczęśliwa, a nie umiałam tego szczęścia znaleźć. Szukałam zaspokojenia w sobie samej, w relacjach z chłopakami. Bardzo chciałam mieć przyjaciół i do jakiejś grupy przynależeć, więc robiłam mnóstwo rzeczy tak naprawdę wbrew sobie. Poraniłam siebie, drugiego człowieka. W moim sercu bardzo było dużo nienawiści. Nie umiałam sobie przebaczyć. Dużo było smutku, bólu, cierpienia. Czułam się po prostu bezwartościowa i tak naprawdę traciłam sens życia. Czasem zwrotnym właśnie w moim życiu było przyjście na studia. Myślę, że Bóg przez Maryję przygotowywał dla mnie ten cudowny plan. W 2004 roku, to był mój czwarty rok studiów, trafiłam do duszpasterstwa akademickiego, gdzie przeżyłam seminarium odnowy wiary. Tam po raz pierwszy świadomie oddałam swoje życie Jezusowi. Przyjęłam Go jako swojego Pana i Zbawiciela. I ta decyzja otworzyła przede mną jakieś takie nowe perspektywy życia, których do tej pory nie znałam. Zaangażowałam się w życie wspólnoty. Tam uczyłam się prawdziwych relacji. Poznawałam w ogóle swoje tak zainteresowania, talenty. Mogłam służyć ludziom, czego do tej pory świadomie nie robiłam. To był czas niesamowitej radości. Pamiętam, że ja takiej radości w życiu właśnie nie doznałam po prostu jeszcze nigdy. A to, co tak naprawdę się najważniejsze dokonało, to Jezus zdjął ze mnie ciężar grzechu. Mogłam wreszcie poczuć radość i wolność, przebaczyć sobie samej. Uczyłam się przepraszać innych ludzi i zapragnęłam w ogóle kochać tak jak mój mistrz i Pan. I od tamtej pory zaczęła się właśnie wspaniała przygoda z Jezusem, która trwa do tej pory. Nie jest zawsze różowo, i tak, i wspaniale, ale wiem, że tak, mój mistrz jest ze mną i daje mi taką siłę, aby ciągle zaczynać od nowa. Jeśli chcesz, to również Ciebie zapraszam do takiej decyzji, abyś oddał swoje życie Jezusowi, abyś uznał Go jako swojego Pana i Zbawiciela.